Cześć! Przyszedł w końcu długo wyczekiwany moment na wyeksploatowanie naszego modelu z teksturami do Unreal Engine'a, czyli do silnika gier komputerowych. Przy okazji, gdy naciskamy siódemkę, pojawia się w rogu okienka w 3D Studio Maxie Polycount, czyli zlicza liczbę poligonów i wierzchołków. Tutaj akurat są zliczone też poligony i wierzchołki z obiektu, który jest ukryty, z metashape'a. Więc jeżeli zmienimy tutaj na total i selection, gdy wybierzemy naszego księcia, zobaczymy, że w sumie jest 1100 poligonów, natomiast myśmy obcięli to, czyli 109 poligonów w metashape'ie, zeszliśmy do 1300. Całkiem niezła wartość. Eksportujemy teraz obiekt, ale jako FBX. Kiedyś używało się OBJ, ale teraz używa się FBX-a. Export selected, żeby nie wyrzucić też warstw ukrytych, jako FBX. OK. Wrzućmy to do meshes i nazwijmy to tak, jak nazywa się katalog, czyli SM, podkreśnik, książę, podkreśnik, 01. Tutaj będą te zapisane koordynaty, gdzie znajdują się tekstury do naszego materiału, no i materiał też zostanie zapamiętany. Wchodzimy na przodku do geometrii. Musimy zaznaczyć smoothing groups, aby ładnie został wygładzony element. Pozostałe rzeczy nie są istotne. Preserve edge orientation jest ważne, żeby wiadomo było, gdzie jest grano, i triangulate, ponieważ jeżeli 3D Studio Max tego nie striangulizuje, nie zamieni tych prostokątów na trójkąty, no to zrobi to silnik, więc lepiej niech zrobi to 3D Studio Max już wcześniej. OK, jeszcze jedna ważna rzecz. W Advanced Options musimy zmienić nasze wielkości, które są podawane automatycznie w calach, na centymetry, ponieważ Unreal Engine korzysta z centymetrów. No i musimy tak wyeksportować ten model, aby właśnie miał właściwą wielkość. Zalecane jest, aby używać FBX-a w wersji 2018 lub wcześniejszej, nie późniejszej, bo nie będzie akceptowany przez Unreal Engine 4. OK, wybieramy Games, bo stworzymy nową grę. To jest interfejs Unreal Engine'a już. Projekt niech będzie first person, wtedy będziemy mogli się księciu bliżej przyjrzeć niż zza pleców bohatera, który będzie to nam zasłaniał. Wybieramy wszystko tak, jak jest, czyli no started content i do desktopu, żeby jakość była dobra. Nazywamy jak chcemy. Nazwę to książę, bo to jest tylko plik po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten model w naszym silniku. Przechodzimy do katalogu głównego content i tu tworzymy katalog o nazwie takiej, jak już pewnie się domyślacie, SM Książę 01. To oczywiście fajnie, jak jest jakiś nadrzędny katalog, modele czy models i tam dopiero, no ale wrzucę tutaj, bo modeli nie będzie, będzie tylko jeden. No i tutaj podobnie, tylko trochę inaczej. Nie będzie backupu, będzie na pewno katalog meshes. Będzie tu również katalog na tekstury, czyli textures, ale tutaj też będziemy mieć materiały już stworzone, więc też będzie element materiału, który będzie musiał być przeniesiony do katalogu material, żeby zachować porządek, no bo jak wszystko jest w jednym miejscu, to jest straszny bałagan. OK, jak przenieść element, model nasz? W dosyć prosty sposób, po prostu przeciągamy i on znajduje się później w odpowiednich folderach naszego silnika, no i też w samym silniku. OK, co zaznaczamy? Nie jest to skeletal mesh. Nie chcemy, żeby generował automatycznie kolizję. Kolizję zrobimy sami. Co tutaj jeszcze? Lightmapy, jak pamiętamy lub też nie, wykonaliśmy, więc nie chcemy, żeby jej generował, bo już jest gotowa i będzie działać, myślę, całkiem sprawnie. Przejdźmy na sam dół, co tu jeszcze jest? Myślę, że już wszystko. Import all, żeby zaimportował wszystko. Trochę czekamy, bo tekstury importują się najdłużej. FBX dosyć szybko. No ale on jeszcze tworzy materiały po drodze i jest gotowe. Mamy tutaj obiekt, mamy tutaj materiały, to są te dwie kulki. Jednak zacznijmy od tego, że mesha przeniesiemy, move here. Tekstury, czyli wyglądają tak jak w czymkolwiek, co pokazuje TGA. Przenosimy do tekstur, no i materiały, te kulki przenosimy do katalogu materials. Możemy nacisnąć później save all i dzięki czemu wszystko zostanie zapisane. No i dzięki temu będziemy mogli wykorzystać elementy, aczkolwiek materiały często zapisują się podczas przenoszenia, więc prawdopodobnie zostały już zapisane. Przecież obiekt, jak widzimy, nie jest zbyt duży, no ma około pół metra, więc lepiej go powiększyć, żeby zobaczyć z bliska, jak wygląda cały.
spacją można przechodzić między elementami. Jeżeli nie umiecie Unreal Engine'a, to tutaj możecie to zobaczyć. Mniej więcej to, co jest potrzebne, jest tutaj. Jeżeli nie, no to polecam moje inne kursy, projektowanie poziomów. Zawsze lubię popatrzeć, jak ktoś daje, że lubi bądź nie lubi, trochę mniej, no ale różni są ludzie. Niektórzy po prostu lubią hejtować, więc czemu nie, jak można? Ok, jak wygląda nasz obiekt? Możemy przybliżyć poprzez resetowanie kamery. Wygląda w taki sposób. Tutaj oczywiście może wyglądać inaczej w zależności od kolorów na levelu. Tutaj widzimy jego wielkość, 23 cm na 23 cm na 37 cm to będzie wysokość. Tak wygląda, jeżeli chodzi o siatkę. Striangulizowana, czyli zamieniona na trójkąty. Możemy też zobaczyć UV-kę, czyli jak została rozłożona tekstura i jak wygląda lightmapa, która właśnie jest wykorzystywana do cieniowania. Teraz nie zostało policzone cieniowanie, więc bez cieniowania wygląda tak. Jak wyglądają kolizje? Jak widzieliście, kulka przelatywała przez ten obiekt, więc prawdopodobnie wyglądają tak, że ich nie ma. Możemy je stworzyć oczywiście w Unreal Engine. Możemy też domyślnie stworzyć je tutaj poprzez wejście do Collision i Add Box Simplify Collision. Wtedy jest w boksie, to już w miarę pozwala. Problem jest, jeżeli blisko głowy strzelimy, bo wtedy się odbije od powietrza, ale kolizja już jest, no i teraz jak będziemy strzelać, będzie się kula od tego odbijać, a też my nie przejdziemy przez ten obiekt. Co też jest w sumie realne, naturalne, ok. On dosyć ciężki był, więc raczej się nie przechodziło.